7654321. Internet, pakiety, routing i niezawodność. Nazywam się Lynn Root i jestem informatyczką w Spotify. Przyznaję, często zapominam, że internet bywa zawodny. Ilość informacji krążących po sieci wprost zdumiewa. Jak to się dzieje, że każda porcja danych jest wam dostarczana jak należy? Powiedzmy, że chcecie odtworzyć piosenkę w serwisie Spotify. Wydaje się, że wasz komputer łączy się bezpośrednio z naszymi serwerami, a Spotify wysyła piosenkę stworzonym tylko dla was kanałem. Ale nie tak działa internet. Gdyby składał się z bezpośrednich połączeń przypisanych do użytkowników, byłyby problemy, bo użytkowników online są miliony. I nie ma gwarancji, że każdy przewód i komputer będą działać cały czas. Dane podróżują po internecie w mniej bezpośredni sposób. Wiele lat temu, na początku lat 70. XX wieku, mój wspólnik Bob Kahn i ja zaczęliśmy projektować sieć, która dziś nazywa się internetem. Stworzyliśmy protokoły internetu i jego architekturę. Obserwowaliśmy rozwój internetu i robimy to do dziś. Informacje są przekazywane z jednego komputera do drugiego w ciekawy sposób. Nie muszą podążać określoną drogą. Może się ona zmieniać w trakcie rozmowy komputerów. Informacje w internecie biegną z jednego komputera do drugiego w tak zwanych pakietach telekomunikacyjnych. Pakiet przemieszcza się z punktu do punktu w internecie tak, jak wy przejeżdżacie z miejsca na miejsce samochodem. Zależnie od natężenia ruchu i warunków drogowych, możecie lub musicie za każdym razem wybrać inną trasę, choć cel podróży jest ten sam. Tak jak samochodem można transportować różne rzeczy, tak też można przemieszczać wiele rodzajów informacji cyfrowych w postaci pakietów IP. Są jednak ograniczenia. Powiedzmy, że trzeba przewieźć prom kosmiczny z fabryki do wyrzutni. Prom nie zmieści się do jednej furgonetki, więc trzeba go podzielić na części i wieźć wieloma pojazdami. Mogłyby jechać różnymi drogami i dotrzeć na miejsce w różnym czasie, a gdy wszystkie części już dojadą, złożymy z nich prom i będzie gotowy do wystrzelenia. W internecie przebiega to podobnie. Chcecie przesłać bardzo duży obraz koledze albo wrzucić go na stronę? Obraz może się składać z kilkudziesięciu miliardów bitów z zer i jedynek. Aż tylu nie da się wysłać w jednym pakiecie. Ponieważ te dane są w komputerze, komputer wysyłający może szybko podzielić obraz na setki, a nawet tysiące mniejszych części, pakietów. W przeciwieństwie do furgonetek, pakiety nie mają kierowców ani nie wybierają drogi. Każdy pakiet ma adresy internetowe punktu wyjściowego i docelowego. Specjalne komputery w internecie, zwane routerami, działają jak kontrolerzy ruchu. Dzięki nim pakiety gładko przemieszczają się po sieci. Jeśli jedna droga jest nieprzejezdna, pakiety mogą jechać innymi trasami i dotrzeć do celu z lekkim poślizgiem czasowym, a nawet nie w kolejności. A jak to działa? Jako element protokołu internetowego, każdy router obserwuje liczne ścieżki wysyłania pakietów i wybiera najtańszą dostępną drogę dla każdej porcji danych. Zależy to od adresu IP punktu przeznaczenia. Najtańszy nie wiąże się tu z kosztem, ale z czasem i czynnikami nietechnicznymi, takimi jak polityka i związki między firmami. Często najlepsza droga przesyłu danych wcale nie jest najprostsza. A że są różne możliwości dróg, to sieć toleruje błędy, czyli da radę przesyłać pakiety nawet w razie problemów. A to jest podstawa kluczowej zasady internetu – niezawodności. Co by było, gdybyście zażądali danych i nie wszystkie zostałyby dostarczone? Chcecie posłuchać piosenki. Skąd pewność, że wszystkie dane zostaną dostarczone i utwór odtworzy się doskonale? Oto TCP, Transmission Control Protocol, czyli protokół kontroli transmisji. Zarządza wysyłaniem i przyjmowaniem danych w postaci pakietów. Przypomina system listów poleconych. Gdy zamawiacie piosenkę, Spotify przesyła ją podzieloną na wiele pakietów. Kiedy docierają, TCP przeprowadza inwentaryzację i wysyła potwierdzenie odbioru każdego pakietu. Jeśli wszystkie pakiety dotrą, TCP zatwierdza przesyłkę i załatwione. A gdy TCP odkryje, że pewnych pakietów brakuje, przesyłki nie zatwierdzi.
Piosenka nie brzmiałaby dobrze albo brakowałoby fragmentów. Każdy brakujący lub niekompletny pakiet zostaje ponownie wysłany przez Spotify. Gdy TCP potwierdzi, że doszło wszystko z zamówienia, piosenka się odtworzy. Świetnie, że TCP i routery są skalowane. Mogą współpracować z 8 lub 8 miliardami urządzeń. Bo z powodu tolerancji na błędy oraz redundancji, im więcej routerów dodamy, tym bardziej niezawodny staje się internet. Świetne jest też to, że możemy powiększać internet, nie przerywając obsługi użytkowników. Internet składa się z setek tysięcy sieci i miliardów komputerów oraz innych urządzeń połączonych fizycznie. Systemy tworzące internet łączą się ze sobą, porozumiewają i współpracują według ustalonych standardów przesyłania danych. Specjalne urządzenia lub routery pomagają pakietom dotrzeć do celu, gdzie zostaną połączone w odpowiednim porządku. To się dzieje miliardy razy dziennie. Kiedy wysyłacie e-maile, odwiedzacie strony, bierzecie udział w wideoczacie, używacie aplikacji mobilnych, albo gdy czujniki lub urządzenia w internecie porozumiewają się ze sobą.